owiewki, a właściwie takie wiatrołapy, można by powiedzieć. Ładnie to wygląda. Tak urozmaica, można powiedzieć, wygląd ciężarówki. Taki wlocik. Oczywiście nie tylko ma funkcję estetyczną spełniać. Również spełnia inną funkcję. A mianowicie, gdy powietrze się rozbija, tu na froncie ciężarówki, na przodzie ciężarówki, powietrze się rozbija, to ono tu wpada, tu jest zabierane, bo tu jest tak więcej, że tak powiem, odstaje, zabiera to powietrze, wlatuje tutaj w te kanały i ma zadanie tu lecieć, w takiej pozycji. Po to, żeby zbijać tą wodę, która podnosi się podczas jazdy po mokrej nawierzchni. Podnosi się ta woda i bardzo szybko brudzi nam lusterka i szyby. I tutaj te wloty powietrza właśnie, właściwie wiatrołapy, te owiewki, mają właśnie za zadanie kierować tak powietrze tutaj i zbijać tą chmurę wody i brudu. Jedną z nielicznych ciężarówek, która nie miała tych owiewek, tych wiatrołapów, było Volvo. Gdzieś tam można zauważyć, w niektórych Volvach pojawiają się takie wiatrołapy, ale tylko w niektórych sztukach, w niektórych pojazdach. Bardzo szybko w Volvie właśnie brudziły się lusterka i szyby, w szczególności w tym okresie jesiennym. Jesiennym, gdzie tych dużo deszczów było, i wiosennym, po zimie, gdzie jeszcze te drogi są brudne, bardzo szybko ulegały zabrudzeniu. Szyby boczne i lusterki. W nowej Scanii Streamline zrezygnowano z tego, bo to jednak jest jakieś tam obciążenie. Jednak ileś tam setnych procenta będzie paliła ciężarówka mniej, bo to jednak jest opór powietrza. Zabiera to jednak powietrza, troszkę stawia jakiś opór. Zrezygnowano, jest wyrównane i tu jest taki trójkąt, który ma spełniać właśnie tą funkcję ścinania tej wody podnoszonej przez